Cześć ludzie, z tej strony Kolor i dzisiaj będziemy omawiać edycję i rendering w moim pierwszym poradniku dla was. Znam wiele osób, które chcą używać programu Adobe Premiere Pro C6, ale po prostu nie umieją się nim obsługiwać, czyli to będzie takie wstępne wejście ode mnie dla was. Chciałbym, żebyście coś z tego wynieśli, żebyście przynajmniej się tam nauczyli coś z tego. Kurwa, mówię, jakiś nauczyciel w szkołach czy coś takiego. Po prostu powiem wam tyle, że spędziłem trochę czasu na YouTubie, naoglądałem się poradników, że jeszcze bardziej. I chciałbym się podzielić z wami swoją zdobytą wiedzą, tak jak to robię. Nie wiem, na przykład na opowiadaniach na polskim, tak? Oni mnie czegoś uczą, potem ja mam przekazać im to, bo tego wymagają. Wy tego też wymagacie, dobrze o tym wiem. Także pierwszy poradnik ode mnie dla was. Dobra. Ręka na myszkę, wreszcie. To są... Tak, daję głupie sobie tytuły. Nie wiem, z czego to jest nawet. To jest SCP, które nagrywałem. To jest któregoś BF-a. Mam 12 materiałów z BF-a, także pogubię się trochę. Kupa też pewnie była z BF-a. MM? Nie mam pojęcia. Dobra. Mam dwa takie normalne jakby moje nagrania, coś takiego. Ale zanim do tego podejdziemy, stworzymy nowy projekt, tak? Tutaj nie mamy za bardzo co robić, tutaj po prostu ustawiacie sobie gdzie co i jak zapisać. Tutaj też sobie to ustalacie, ja sobie na to zostawiłem. No i możecie, dajecie sobie nazwę. Ja zazwyczaj daję jakieś dziwne nazwy. Teraz mam fazę na jedną fazę. Faza na jedną fazę? Na jedną nazwę. Sraka rabaka. Takie rymujące się fajne. Okej, i tutaj ustawiamy sobie właśnie, to jest już problem. Ja na początku też nie ogarniałem. Widziałem, jak SKKF to pokazywał w poradniku, jak nagrywać let's playe. Będziecie mieli to w opisie. I SKKF robił to nie za bardzo dokładnie, nie przykładał do tego za bardzo, wiecie, ręki. Już chyba w połowie poradnika widać, że robił to tak na odpierdziel, jakby tłumaczył to dla debili kompletnych, ale jednak i tak poruszył ważną kwestię. Co na przykład, jeżeli ktoś nagrywa problem action, mirrorless action, i nie ma, dajmy takiego monitorku high definition. Full HD, znaczy sorry, HD, ale Full HD, 1280 na 1080. Tylko ma na przykład monitor taki ja mam, jaki ja mam właśnie, czyli o rozdzielczości 1366 na 768. I właśnie w tym tutaj się pojawia problem, tutaj się pojawiają takie właśnie schody, tak, co się pojawiają schody, dlatego trzeba sobie dostosować to, czyli tutaj ja mam custom i ja mam do frapsa, czyli widzicie, tutaj wszystko jest ustawione i mam na YouTube, nie wiem po co mi to w sumie tutaj zrobione, ale dobra, nie wiem, po co mogę normalnie sobie tutaj klikać już, nieważne, nie chcę się to zagłębiać i żeby ustawić sobie właśnie tak jak mają niektórzy, czyli i tak jak mam ja, wchodzimy w settings, jeżeli ktoś ma po polsku to spoko, ale wątpię, żeby ktoś miał z oglądających po polsku, jeżeli program kosztuje około 3000 zł pewnie, jakoś tak, 600 funtów to jakoś tak to się dzieli i wątpię, żeby przynajmniej 10% użytkowników YouTube'a pewnie ma oryginalnego Adobe Premiere Pro, na pewno nie więcej. I ustawiacie sobie custom, bo na pewno będziecie mieli ustawione coś takiego i będziecie mieli wszystko zrobione, tak? Na początku ustawiacie sobie custom, czyli sami to rozbudujecie. I 60 klatek na sekundę, to jest ważne, bo nagrywacie filmy na pewno w 60 klatkach. Jeżeli nie wyciągacie 60 klatek i nagrywacie w 30, zaznaczacie 30. To jest proste. I video, czyli po prostu wideo, jakie mamy. Angielski znacie, nie będę musiał wam tego tłumaczyć. I tutaj podajecie swoją rozdzielczość ekranu. Jeżeli nie rozumiecie słów horizontal i vertical, możecie sobie wbić to w Google Translate. Ja też teraz tego nie pamiętam, bo też sobie tak wbiłem w Google Translate, także
No, to zależy od was. 1, 3, 6, 6. Chyba już się domyślacie, co i jak. 68. Ojej, aż takiej małej rozdzielczości to ja nie mam. Tutaj sobie możecie ustawić tak, jak jest. Tu jest akurat spoko. Chociaż nie wiem, możecie sobie to jakoś powymieniać, pokombinować możecie tutaj sobie. Ja mam tak ustawione, bo mi się tak podoba. No fills, progressive scan, czyli żadnych potknięć. Chciałbym, żeby było dokładnie 60 fps, timecode, to ja sobie zostawiam. Tutaj już zależy audio od waszej karty dźwiękowej. Moja jest przeciętna, czyli mam takie coś, ale jeżeli macie jakiegoś Razera profesjonalnego, to ustawiacie sobie tutaj. Bo jeżeli macie profesjonalny, dajmy, mikrofon i profesjonalną kartę dźwiękową, to głos trzeba słuchać jak najlepiej, tak? Nie można tracić na jakości, bo wtedy to bardzo cierpi właśnie na uszach odbiorcy. Dlatego chciałbym, każdy by chciał, żeby jego materiały były jak najlepsze, także no, nie spierdalajcie sobie materiałów na siłę. Ja mam tak, ja mam zwykły podcaster, ja mam, nie ma żadnej karty dźwiękowej, mam wbudowane coś tam, także cudów nie ma. Tutaj to zostawiam. Tutaj oczywiście dajemy AVI, żeby było dokładnie. To zostawiam. Tutaj nie za bardzo wiem, o co chodzi. Nie, te o kodeki. Z kodekami raczej nie warto sobie tam, że tak powiem, sobie dyskutować, bo no, po prostu nie ma sensu. Bo to jest, dla mnie to jest głupotą. W tracks raczej nic nie ruszamy. Nie za bardzo ogarniam, o co tutaj chodzi. Aha, 5.1 i takie tam sprawy. Nie wiem, jeżeli chcecie sobie coś ustawić i tak dalej, jeżeli macie 5.1, to sobie ustawcie. Jeżeli wątpię, żeby ktokolwiek w tych czasach miał mono. No ale dobra. Ja mam stereo, tutaj mogę sobie walnąć balans, jaki bym chciał i po prostu będzie tak, jak będzie. Ale że ja mam oddzielną ścieżkę dźwiękową i tak dalej, to po prostu sobie to zostawiam. Nie ruszam tego. Moje materiały na tym nie cierpią. I tutaj dajemy save preset. I na przykład name, to sobie dam poradnik. Description. Zazwyczaj jak ja to robię na nagraniach, napierdalam w klawiaturę. No i tu już mam wszystko. To jest opis dokładny tego, bardzo specyficzny. No i tak wygląda właśnie ustawianie tego. Do ludzi, którzy idą na łatwiznę, polecam ustawienia właśnie takie, jakie ja wybieram. Jeżeli nagrywacie 1080p, to nie klikacie tego, tylko to i to. Dlatego ja nagrywam 720. Bo mój monitor, no dobra, mam taki monitor. A, i tam musicie sobie zmienić tą nazwę. Zapomniałem zrobić to. No i mamy otwarty program, tak? Mamy tutaj wszystko, co potrzebne. Mamy efekty i tak dalej, i tak dalej. No, sami macie program, to wiecie, nie muszę wam opisywać. I, żeby coś tu się znajdowało, trzeba zimportować. Dobra, teraz tak się nazywają moje materiały, gdy ich jeszcze nie wrzucam na YouTube'a. Tak, to ten fanart. I tutaj miałem gdzieś swoje intro. Tutaj jest moje intro, tak. Importujemy jeszcze, co możemy tutaj zimportować. Z pulpitu nie pozbyłem się chyba wszystkiego, prawda? To jakieś zdjęcie miałem pewnie z 4chana coś. A ja często tam przebywam. Tak, Minecraft PD po tym ciał. To jest właśnie to, co nagrywam. Shit. Dobra, tego i tak na YouTube'a nie wstawię, także to jest nieudane nagranie z Nakitoszem z czwartego, nie, czy tam piątego odcinka chyba koopa. Także otwieram to. I nie wiem, czy jeszcze mam zrobiony, kurczę, właśnie. Nieprzygotowany jestem, no niedobre. Kurwa, ale ty mam. O, dobra. Zakryję to najwyżej. Ziba, podejście drugie. To chyba tutaj było. Tak, to tutaj? 19.1.
Joda, może to będzie. Dziwię. A nie, joda to jest to dobre nagranie. Dobra, także podejście drugie sobie tutaj pieprzne. Nie jest to dokładnie zrobione, ale nie na tym to polega. Jeżeli chcielibyście, żebym wam wytłumaczył, jak się generuje właśnie to audio i tak dalej w Audacity, to mógłbym wam nagrać. Dla mnie to nie ma różnicy. Chętnie, z chęcią bym to zrobił. I właśnie tutaj jest wiele niezrobionych właśnie poprawnie szczegółów. Intro na sam początek. Mają być dopracowane każde szczegóły. Ja bardzo sobie cenię szczegóły. I moje intro wygląda właśnie na następująco. Tutaj może klatkować, bo się dalej ładuje. A nie, jednak się nie klatkuje. No i takie moje intro, że jest trochę za długo tego czarnego obrazu, to ja sobie zawsze przecinam do 8 sekundy, żeby to miało swoje ręce i nogi, żeby mi się kolejna sekunda nie marnowała. I po prostu, żeby to fajnie wyglądało. Czyli tak sobie tutaj przetnę. Ścinamy to tak równiutko, żeby było. Okej. Okay. Jak już mówiłem, szczegóły. To usuwamy sobie na luzie. Nic nie tracimy, oryginalny plik na tym nie ubolewa. Przechodzimy co właśnie do głównego nagrania. Nikt by nie chciał, żeby jego nagranie wyglądało tak. Pojawiający się raptem obraz, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, a tam jest obraz. To jest efekt rozpoczęcia nagrywania. Wchodzisz gdzieś i właśnie raptem nagrywasz. Nie każdy lubi takie raptem takie wejścia, że wiecie, jak w komnatę tajemnic wchodzimy. Jesteśmy w jednym, a raptem szybciutko znajdujemy się w drugim. Także, żeby, wiecie, zrobić to tak bardziej filmowo, używamy sobie dwóch prostych efektów. Constant Gain, czyli początkowy dźwięk, czy jakoś tak. Tutaj nie wiem, czy to będzie dobrze zgrane ze sobą, także nie szczepiajcie się o to. Ale to jest poradnik, jak renderować filmy w Adobe, a nie jak obrabiać ścieżkę dźwiękową w Adobe w Audacity. Okej, to już mamy zrobione. I mamy zrobione audio. Czyli to już nie jest takie z dupy wyjęte. I teraz Video Transmissions. SKKF na początku, jak oglądałem właśnie jego poradnik, pokazywał Dissolve w sumie. Jak wielu ludzi, którzy robili poradniki. Sprawdziłem wszystkie sam i już wiem czemu. Dissolve wygląda najlepiej. Cross Dissolve właśnie wygląda i ja nie wiem czemu mam to tylko na kilkaset sekund, sobie to przedłużę jakoś o tyle. I zobaczcie teraz. I teraz to wygląda jakoś fajnie, jakoś to dla mnie, nie wiem, wielkiej różnicy może nie ma, ale jakoś tak milutko wygląda wtedy. Także możecie sobie jeszcze dostosować, jeżeli macie widok Adobe CS 5.5, jakoś tak. Czekajcie. Teraz sobie zobaczę. Shit. Gdzieś to ja tu miałem. Dobra, muszę jeszcze zgubię. Nie warto. I oczywiście, jeżeli chcecie, żeby materiał wyglądał dobrze, jeżeli coś tam macie niezgranego i tak dalej, i wiecie o tym przed nagraniem, to zawsze warto, naprawdę zawsze warto sprawdzić nagranie z, nie wiem, z 15 razy, nawet jeżeli nagranie ma 40 minut. Wy wrzucacie to na YouTube i to od was zależy, czy wy robicie śmietnik na YouTubie, czy nie. Dobra, czekajcie, bo się tutaj poprzejeżdżałem i się zgubiłem. Okej, zawsze dbajcie o to, żeby było sekunda po sekundzie w jakichś takich odstępach, bo wtedy się widzi dużo szczegółów, tak? I na koniec zawsze warto zrobić coś takiego. Jeżeli ścieżka się dźwiękowa nie zgadza z wideo, chciałem powiedzieć już video, trzeba po prostu zobaczyć, co jest źle w ścieżce dźwiękowej. Oczywiście zawsze róbcie kopię ścieżki dźwiękowej, bo to się bardzo przydaje. Oryginału nigdy nie używajcie, chyba że jesteście na 100% pewni już co i jak jesteście ekspertami. Ale eksperci nie oglądają mojego poradnika.
Ale jeżeli tam wiecie, czujecie, że już macie wszystko gotowe, tylko musicie przecież, to przetnijcie właśnie, tak jak mówiłem, w szczegółach do tego momentu. I mamy wszystko ładnie zrobione, sobie jeszcze tylko tak zmniejszę i zobaczę. Jak już mówiłem, szczegóły. Okej, jest wszystko gotowe. Tutaj co pół sekundy. Okej. I jakoś końcówka też musi być, no nie? Jakoś występować musi. Także tutaj macie końcóweczkę. Na szczęście był tylko mój szum. I wtedy Exponential Fate. Exponential Fate. Zawsze jakoś tam Exponential, czy coś w tym stylu. O, coś się zrobiło. Okej, działa. To zakańcza właśnie dźwięk, jaki macie na audio. Czyli czasami jak usłyszycie u mnie takie niepoprawne albo już ściszone cześć pod koniec, to właśnie jest przez ten efekt. I właśnie co na koniec, tak? Jeżeli kończycie odcinek, to na pewno kończy się dany... No, kurde, co ja pierdzielę? No kończy się odcinek po prostu. Chcecie, żeby to ładnie wyglądało, także wpieprzacie sobie tej Deep to Black. Sorry, że nie mówię jak powiem profesjonalista, ale się wkurzam na siebie, bo brzmi jak jakiś profesor i gram, robię to po swojemu. No i klikamy. I tu ma jakieś już fajne zakończenie. Możecie sobie outro walnąć jak macie, nie wiem, jakieś specjalne efekty, coś takiego. Jeżeli chcecie na przykład sobie walnąć jakiegoś facepalma, coś takiego, to właśnie będzie fajne. Import, nowy folder, facepalm. I nie wiecie, gdzie to po prostu wrzucić. Tutaj mamy chyba trzy wideo. Trzy właśnie osie czasu na wideo. Także chcecie wrzucić gdzieś tego facepalma, dajmy w środek, tak? Można to zrobić w sposób dość fajny. Zaraz wam pokażę jaki. Na przykład tutaj, to będzie dobre miejsce na to. Dobra, klasycznie tych zdejmiemy. To nie jest właśnie dobrze skopułowane, także tu nawet nie będę patrzył na ścieżkę audio. Dobra, na przykład tutaj. Dzielimy to na partie wtedy. Pamiętajcie, musi być idealnie... Te kreski tutaj muszą być idealnie wcięte w tą w ten czerwony przesuwak, żeby wszystko było fajnie zrobione. I wtedy myszką możemy to sobie odsunąć na daną ilość sekund, jaką wskazuje nam ten ten filmik, coś takiego. Także na razie tyle. Tak przeczuwam, że będzie mniej więcej tyle. No jakoś tak. I na przykład, patrzcie teraz. No. Dobra. Jeżeli chcecie to powiększyć, bo widzicie, że wideo jest za małe, to sobie ściągacie z YouTube'a, kto dzisiaj tego nie robi, w większej jakości, a jeżeli już nie umiecie, nie zależy wam na jakości, to mam dla was taki fajny efekt. Crop. Wrzucamy crop w to. I wtedy możemy... Gdzie to jest? Rozciągnąć to sobie. Tak, jakoś na tyle. No. Dobra, no. Jeżeli już wszystko zrobiliście i macie pewność, że wszystko jest tak, jak wam się podoba, to klikacie sobie File, Export, Media. I najważniejsze, nie klikacie już od razu Export, bo widzicie, że jest dobrze. Tylko jeżeli chcecie to wrzucić od razu na YouTube'a, to tutaj da się chyba nawet wysyłać na YouTube'a od razu, ale nie róbcie tego. Nie róbcie tego, bo po prostu nie warto. Coś tam jeszcze będzie źle zrobione i tak dalej. Po prostu nie dość, że to jest czasochłonne, to jeszcze no wkurzycie się, jeżeli coś nie wypali. Będziecie musieli jeszcze raz to robić. Także klikacie H264 i zjeżdżacie na dół. Musimy przytrzymać przycisk myszy, jest wiele opcji. Nie klikacie tych HD, bo to są HD na jakiś film taki kinowy i tak dalej. Nie klikacie na Vimeo, tylko jedziecie tutaj troszkę na sam dół. I oczywiście jeżeli mamy tutaj, rozpoczęliśmy w
720p, HD 60 klatkach. Nie warto. Widzicie, nawet nie ma tej opcji 60 klatek. Dlaczego? Bo YouTube i tak to konwertuje na 30. Dokładnie na 29,97. Także klikamy sobie tutaj. Ewentualnie tutaj. Zależy jaki co nagrywacie. I od razu macie pokazane, ile zajmuje plik. Nie pokazane jest tylko, ile będzie zajmował render, ale jakoś przy takiej wadze pliku około pół godziny. I potem klikacie eksport i czekacie. Właśnie co chodzi o sam eksport i rendering, trwa on długo, bo trwa długo. Nie jest jak w Camtasii, że zajmuje dwa razy mniej chyba od samego materiału. Zajmuje to znacznie więcej. Ale jak już renderujesz tutaj w tym programie, to masz pewność na 100%, że to będzie wyrenderowane dobrze i każda klatka zostanie przejrzona przez program. Jeżeli dalej nie wiesz, na przykład co chodzi o szczegóły, bądź zapomniałeś czegoś, chcesz coś sobie poprawić, to nie polecam nic poprawiać, to jest zrobione idealnie wręcz. Oj, coś zjebałem. To było na high, tak. Nie radzę nic poprawiać, tu jest tylko pokazane co i jak się wyrenderuje. Także możecie sobie zmienić na inny, ale AAC jest jednak bardzo dobry. Wysoka oczywiście jakość. Tutaj też możecie sobie ustawić. No i kurczę, co ja wam mogę więcej powiedzieć? To by było na tyle. Jeżeli już umiecie zrobić to, co ja wam właśnie pokazałem. Aha, właśnie. A propos tej nazwy, można spokojnie zmienić na przykład na blablabla. Zapisz i od razu wam się zmienia tutaj nazwa. I już jest wszystko ok. A, tutaj tylko jeszcze trzeba to dostosować. No ale wiecie, nie muszę wam jeszcze raz tego pokazywać. Także mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli naprawdę pomogłem, zostawcie komentarz, jak wam pomogłem i czy wam się to przyda na przyszłość. Jeżeli wam się spodobało, dajcie łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście właśnie coś jeszcze z Audacity bądź z innych programów, których nie umiecie sobie poradzić i na przykład wolicie oglądać u mnie poradniki, a nie u kogoś innego, to po prostu piszcie też. Ja jestem otwarty na propozycje. Za wiele się w programach nie ogarniam, ale jak już, wiesz, poprosicie, to mogę się wysilić i zobaczyć co i jak. Zawsze to jakaś nauka. Jeśli trochę więcej tego będzie, to będę wszechstronny potem. Dobrze, to chyba na tyle. Trzymajcie się.